Rödel & Partner on air. W związku z rosyjską agresją i wojną trwającą w Ukrainie, jednym z najbardziej aktualnych tematów dla przedsiębiorców w Polsce są sankcje nałożone na Rosję i Białoruś. O listach sankcyjnych i o potencjalnych zagrożeniach związanych z ewentualnym brakiem weryfikacji kontrahentów przez przedsiębiorców rozmawiają Alicja Szyrner, radca prawny i starszy prawnik w gliwickim biurze Rödel & Partner oraz Maciej Oczkowski, młodszy prawnik w krakowskim biurze Rödel & Partner. Cześć Alicja. Cześć Maciek, cieszę się, że mamy dzisiaj okazję porozmawiać o temacie, który moim zdaniem jest naprawdę bardzo istotny, choć tak naprawdę mam wrażenie, że nie każdy z naszych, tutaj z mojego doświadczenia klientów, zdaje sobie sprawę, że ten temat rzeczywiście ich dotyczy, a mianowicie sankcje nałożone na Rosję i Białoruś. Co prawda dużo o tym słyszymy w mediach, jest duży wokół tego szum, natomiast no nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że może nas to bezpośrednio dotyczyć. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tak, również mam takie wrażenie, co jest o tyle być może zadziwiające, że nasze położenie geograficzne Polski wskazuje na to, że bardzo wielu przedsiębiorców prowadzi działalność na wschód od naszego kraju i tym samym sankcje nałożone na podmioty z Białorusi i Rosji dotyczą również naszych klientów. Tak, tak, dokładnie. No, w zasadzie może też zaczniemy od tego, czym w ogóle są sankcje. Myślę, że to jest dobry początek do rozpoczęcia tego tematu. Są to takie instrumenty oddziaływania na podmioty, na kraje, które naruszają jakieś zasady prawa międzynarodowego. Co ciekawe, one mogą być skierowane właśnie przeciwko całym krajom, tak jak teraz mamy do czynienia z Rosją i Białorusią, ale też konkretnym podmiotom. I w zasadzie teraz też mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy na przykład sankcje są nałożone wobec bezpośrednio Władimira Putina, czy na przykład tutaj znanego oligarchy Abramowicza. I też często właśnie tutaj jest takie pytanie, kto w ogóle może nałożyć sankcje, czy jak to w ogóle działa w praktyce? Sankcje mogą nakładać zarówno państwa, jak i organizacje, czyli sankcje mogą być nakładane, najczęściej są przez Stany Zjednoczone, ale mogą być zarówno przez Polskę, przez Niemcy i inne kraje, ale także przez organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska. Te sankcje wprowadzane są wobec państw, organizacji, osób prawnych, czyli między innymi spółek. Na przykład spółek, tak. Czy też osób fizycznych, które gdzieś tam działają w świecie. Tak, i teraz mamy bardzo taką ciekawą sytuację teraz, bo możemy w praktyce zobaczyć, na czym polegają sankcje, bo tak w takie podstawowe, tak wcześniej mogliśmy jedynie czytać o teorii zazwyczaj działania sankcji, a teraz widzimy, jak działają w praktyce, więc sankcje finansowe to są takie, wydaje mi się, środki, które najbardziej uderzają w gospodarkę, bo w zasadzie to jest cel sankcji, żeby ten podmiot, który działa no nie bardzo fair wobec innych krajów, żeby jego gospodarka podupadła i żeby w ten sposób go zmusić do innego działania, czyli zamrożenie funduszy, to jest dokładnie to, co teraz mamy u nas, zakaz udostępniania funduszy, sankcje gospodarcze, czyli na przykład ograniczenia w imporcie. Myślę, że też w dalszej części naszej rozmowy będziemy o tym wspominać, jak dużo towarów nie jest możliwych teraz do importu tak, i eksportu w dwie strony. No i też ruch osobowy, czyli zakaz wjazdu określonych osób na teren Unii Europejskiej czy też innego kraju. I też takie, powiedzmy, bardziej z tej takiej miękkiej strony, czyli sankcje dyplomatyczne, jak zerwanie stosunków dyplomatycznych. Teraz... Tak, zgadza się. Natomiast przedmiotem naszego podcastu są sankcje, które zostały nałożone na Rosję i Białoruś. I czy tutaj one pokrywają się z tą ogólną definicją i rozumieniem sankcji? Tak, zdecydowanie. Tak jak już mówiłam, zamrożenie aktywów
mamy do czynienia i to zamrożenie aktywów jest kwestia, która jest bardzo istotna i tak naprawdę bezpośrednio oddziałuje na naszych klientów, bo my już w praktyce mieliśmy takie sytuacje, kiedy nasz klient współpracował z osobą objętą sankcjami, no i trzeba było tutaj zamrozić jakiś przepływ jakiejkolwiek gotówki, ale o tym też będziemy wspominać w dalszej części. Więc jeśli chodzi o to, w jaki sposób działają sankcje nałożone na Rosję i Białoruś, to przede wszystkim mamy też zakazy wjazdów dla znaczących obywateli rosyjskich, tak jak wspominałam, Władimir Putin, Ławrow, Roman Abramowicz, wielu, naprawdę wielu przedsiębiorców i oligarchów ma taki zakaz. Do tego sankcje energetyczne, które myślę, że wszyscy tak naprawdę odczuwamy, czyli zakaz importu węgla i ropy z Rosji, zakaz eksportu do Rosji towarów i technologii dla sektora rafineryjnego, też sankcje finansowe, prawda, zostały wdrożone, jeśli chodzi o zakaz, ograniczenie dostępu do rynków kapitałowych, czy też bardzo myślę, że to była taka pierwsza rzecz, o której była dużo mowa, czyli wykluczenie rosyjskich banków z systemu SWIFT. Ale też chyba jeszcze jakieś inne były sankcje. Nie wiem, czy tutaj mógłbyś przybliżyć. Tak, należałoby tutaj zauważyć, że również sankcje dotyczące transportu, czyli zamknięcie nieba, tak zwane terenu czy obszaru Unii Europejskiej dla wszystkich rosyjskich samolotów, zamknięcie portów dla rosyjskich statków, zakaz eksportu do Rosji towarów i technologii sektora technicznego, morskiego, kosmicznego, a więc tej zaawansowanej technologii. Sankcje dotyczą również obronności, czyli zakazany jest eksport do Rosji cywilnych towarów i technologii, które mogą mieć zastosowanie do celów wojskowych. I tutaj należy podkreślić, że nie są to towary i technologie, które są stricte wykorzystywane w celach wojskowych, ale które mogą mieć takie zastosowanie. No i również należy tutaj zauważyć, co ma bardzo duże znaczenie dla szeregu przedsiębiorców, zakaz eksportu do Rosji towarów luksusowych, zakaz importu z Rosji żelaza, stali, drewna, cementu, owoców morza czy alkoholu oraz złota, w tym także biżuterii. Więc te sankcje, powiedzmy przedmiotowe, więc dotyczące konkretnych towarów, są bardzo szerokie i tak, tutaj się też należy zwrócić uwagę, że wykazy towarów objętych sankcjami się zmieniają w czasie, ponieważ inny był ich zakres na początku wejścia w życie sankcji, a inny jest aktualnie, gdyż z każdym kolejnym pakietem jest on właściwie rozszerzany. Tak, w rzeczy samej, tak, zgadzam się z Tobą i to jest też bardzo ważne, żeby te kwestie śledzić na bieżąco, bo możemy na przykład w poprzednim pakiecie sankcji, w ósmym pakiecie sankcji, który wchodził w październiku, został na przykład dodane produkty papiernicze, więc to jest bardzo ważne, żeby śledzić na bieżąco, jak to się zmienia i weryfikować, czy na pewno tutaj jako przedsiębiorcy nie wchodzimy w jakiś zakres objęty sankcjami. Teraz mówiliśmy o rozporządzeniach unijnych, ale też mamy nasze polskie, krajowe ustawodawstwo, tak zwaną polską ustawę sankcyjną. No i jak ona się ma właśnie do tych rozporządzeń? Czy to jest jeden do jednego, czy ona rozszerza? Jak to działa? Tutaj trzeba zauważyć, że faktycznie mamy polską ustawę sankcyjną, która się uzupełnia z rozporządzeniami unijnymi. I ponieważ ona nie powiela co do zasady treści tych rozporządzeń unijnych, ponieważ nie ma takiej potrzeby, gdyż rozporządzenia unijne działają w polskim systemie prawnym bezpośrednio, więc nie było sensu i nie było uzasadnione, aby przepisywać przepisy rozporządzeń unijnych w polskiej ustawie. I tutaj też trzeba zauważyć, że w polskiej ustawie to, co ma znaczenie dla przedsiębiorców, to przede wszystkim obowiązek zamrożenia środków i zasobów gospodarczych podmiotów będących własnością, pozostających w posiadaniu lub będących pod kontrolą podmiotów lub osób wpisanych na to jest listy bardzo sankcyjne. Ważna kwestia, tak, tak.
I co ważne, to zamrożenie jest objęte odpowiedzialnością. Jeżeli nie zamrozimy tych środków, to naprawdę narażamy się na bardzo dużą odpowiedzialność. O tym też w drugiej części podcastu na pewno będziemy mówić. Też bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o polską ustawę sankcyjną, to wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówień publicznych podmiotów wpisanych na listy sankcyjne. Na to też warto zwracać uwagę. Wręcz tutaj ustawodawca wymaga od podmiotów, które prowadzą postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zbieranie stosownych oświadczeń na to, i to jest bardzo, bardzo rygorystycznie sprawdzane przez stosowny urząd. Dodatkowo ta ustawa oczywiście wprowadza wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej jest niepożądany, a także to dopiero niedawno tak naprawdę zostało wprowadzone jedną z nowelizacji, tymczasowy zarząd przymusowy dla podmiotów, które są powiązane z podmiotami wpisanymi na listy sankcyjne, no, które na pewno znajdują się w dosyć nieciekawej sytuacji finansowej, w momencie, w którym odcinane są dosłownie wszystkie środki. No i właśnie tutaj ustawodawca, żeby w jakiś sposób tych naszych polskie spółki, które w jakiś sposób były powiązane z tym podmiotem wpisanym na listy sankcyjne, podratować, wprowadził taką możliwość prowadzenia tymczasowego zarządu przymusowego. No i coś, co nas tutaj uderza, to jest zakaz importu węgla, prawda, z Rosji i Białorusi. Tak, to jest odczuwalne nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla zwykłych obywateli, co zresztą dotyka każdego z nas w okresie zwłaszcza zimowym. Wspominaliśmy też wcześniej o listach sankcyjnych i też klienci często się pytają nas, a gdzie możemy znaleźć te listy sankcyjne? I też, czy jest jakaś jedna lista sankcyjna, czy jest ich wiele, jak one się zmieniają? Aktualnie są trzy odrębne listy sankcyjne. Lista polska oraz dwie listy europejskie, które dotyczą podmiotów z Rosji oraz Białorusi. Tutaj należy mieć na uwadze, że nie wystarczy weryfikacja klienta, kontrahenta pod kątem jednej listy sankcyjnej, ponieważ one nie są jednobrzmiące. To znaczy one się nie pokrywają, a tym samym trzeba zweryfikować wszystkie trzy. I też należy zwrócić uwagę, że te listy sankcyjne się zmieniają. One są rozszerzane co jakiś czas. Także podmioty, które jeszcze niedawno nie były, mogły się znaleźć. Stąd też należałoby co jakiś czas sprawdzać, czy czasem kontrahent nie został objęty listą sankcyjną. Te listy zawierają oznaczenia osoby lub podmiotu wraz z rozstrzygnięciem, który ze środków ma zastosowanie, więc trzeba dość dokładnie sprawdzać, jaka jest podstawa i jakie jest to ograniczenie, jaki jest zakaz, którym objęty jest podmiot. Tak, dokładnie. I też problem zaczyna się wtedy, w momencie, w którym dowiadujemy się, zdajemy sobie sprawę, że jeden z naszych kontrahentów jest wpisany na taką listę sankcyjną. Jakie są z tym związane konsekwencje? Co możemy z tym zrobić? I o tym wszystkim porozmawiamy w drugiej części podcastu, na którą oczywiście już teraz serdecznie zapraszamy. Też bardzo dziękujemy za wysłuchanie tej części. I zapraszamy do Dziękujemy. wysłuchania kolejnej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i zapraszamy do drugiej części podcastu.